Jaya Acharyadeva, Jaya Śrīla Prabhupāda. Jest to 14. płyta, 91. ścieżka. Jest to wykład ze Śrīmad Bhāgavatam, kanto 1, rozdział 8, tekst 30, dany przez Jego Boską Miłość, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda, nagrany 10 października 1974 roku w Mayapur w Indiach. Nitaj, tłumaczenie. Oczywiście, to jest oszałamiające. O duszo wszechświata, ty działasz, chociaż jesteś bezczynny, że rodzisz się, chociaż ty jesteś witalną siłą i jesteś nienarodzony. Ty osobiście wstępujesz pomiędzy zwierzętami, ludźmi, mędrcami i istotami wodnymi. Z pewnością to jest bardzo oszałamiające. Janma karma cha vishyatman ajasya akartu atmana tijjang ni rishishu jadasu tat atyanta birambanam. This birambanam word, to słowo vidambanam, tłumaczenie angielskie jest prawie podobne. Oszałamiające. Vidambanam. Oszałamiające. To powinno być zrozumiane. Kim jest Kryszna? Ponieważ on wstępuje z powodu swojej bezprzyczynowej łaski jako ludzka istota, aby ustanowić zasady systemu religijnego. To powinno być zrozumiane. Powierzchowne zrozumienie Kryszny, oczywiście, nawet jeśli nie ma zrozumienia, tylko przez wymawianie słowa Kryszna z miłością i uczuciem, ktoś zostanie wyzwolony. Jest powiedziane, papi hoye tato pap kori vare nare. Imię Kryszny jest tak potężne, jest powiedziane, że jeśli intonujesz tysiące imion Pana Wisznu, wtedy rezultat jest równy jednemu intonowaniu imienia Pana Ramy. Ja zapomniałem to, aby zarecytować ten werset, ale znaczenie jest to. To jest polecane, że powinno być intonowane przez zwykłą osobę. Ale pisma mówią, że po intonowaniu tysiąca imion Pana Wisznu, tam są setki i tysiące imion, to jest równe, jeśli intonujesz jedne imię Pana Ramy. Podobnie, jeśli intonujesz trzy razy imię Pana Ramy, wtedy to jest równe jednemu intonowania imienia Kryszny. My rozumiemy czy nie rozumiemy, jeśli intonujemy Hare Krishna, rezultat jest tam. Bez żadnej obrazy, jeśli intonujemy, wtedy rezultat jest. Jedno intonowanie imienia Kryszny jest tak potężne, że natychmiast intonowanie uwalnia cię od wszelkiego rodzaju reakcji grzesznych czynności. Papi, oni są ekspertami
popełnianiu grzesznej czynności. Ale Krishna, to święte imię, raz intonowane, jest tak potężne, że ten grzesznik, ekspert, nie może popełnić tak wiele grzesznych czynności. Tak to jest. Tak czy inaczej, jeśli bez obraz intonujemy imię Hare Krishna, to jest tak potężne. Tutaj Kunti mówi, Aja znaczy, który nigdy się nie rodzi. Ajasya. Aja, żywe istoty, one również są Aja. Ale czasami żywa istota, będąc zauroczona energią materialną, one przychodzą do tego materialnego świata. Wtedy ich cecha Aja, czy nierodzenia się, zostaje zniszczona. Ponieważ w świecie materialnym ktoś musi się narodzić. Ale faktycznie dusza czy najwyższy duch Krishna, oni są Aja. W Bhagavad Gita jest jasno powiedziane, że żywa istota jest Aja. Teraz jak on umiera? Ktoś może zapytać. To jest również odpowiedziane. Nie myśl, że on umiera. Nie. Because Krishna said, umieranie znaczy, że on zmienia ciało, nie umiera. Ponieważ Krishna mówi, że żywa istota jest Aja. Każdy może zapytać, jeśli on jest Aja, on nie rodzi się, wtedy dlaczego się narodził, dlaczego umiera? Odpowiedź jest natychmiast tam. Nie myśl, że on umiera. Nie, ja widzę, że jego ciało będzie spalone. Nie. To ciało będzie spalone. Przykładowo, jeśli twoje ubranie jest spalone. W moim dzieciństwie, kiedy miałem 3 lata, ja byłem uratowany. Moje całe ubranie było spalone. I tam jest taka blizna, wy widzieliście. Ja mogłem wtedy umrzeć, ale szczęśliwie byłem wyratowany. Ubranie się spaliło. Jak to się nazywa? Kolor zapałek. Ja próbowałem podpalić coś i to tak zajęło się moje ubranie. Więc ubranie się spaliło, ale ja się nie spaliłem. Podobnie to ciało również się spali, ale dusza duszy nigdy nie można pociąć na kawałki jakąkolwiek bronią. Ani ona nie może być spalona przez ogień. Dusza to jest wieczność. Cokolwiek materialne będzie spalone, będzie pocięte na kawałki, może być wysuszone, może być zamoczone,
ponieważ nie możemy widzieć duszy. Krishna objaśnił w negatywny sposób, jaka jest cecha duszy. Nainang chindati sasrani, nainang dahati pavaka, nasushati marita, like that. Jak to? So, aja, we are also aja. My również jesteśmy aja, ponieważ jesteśmy integralnymi cząstkami Kryszny. And nitya. I nitya. Nitya sas, aja nitya. Nitya, the Mahavad philosophy. Filozofia Mahavada jest, że that we are aja, my jesteśmy aja, a najwyższy aja. Brahman jest aja. So, when you are uncovered, kiedy jesteśmy odkryci material body, z tego materialnego ciała, we mix with my mieszamy body. Się z aja. That is that. To jest ich teoria, monizm. We merge into the monizm. My pogrążamy się w egzystencję aja. But that is not ale to nie jest prawdą. You merge, ty pogrążasz się. That is, to jest like jak pogrążenie się zielonego ptaka na zielonym drzewie. Kiedy zielony ptak przylatuje na zielone drzewo, to wygląda, że zielony ptak teraz pogrążył się z tym i już dłużej nie istnieje. Nie. Tak nie jest. Ktoś może zrozumieć. Ptak przylatuje na zielone drzewo, to nie znaczy, że ptak traci swoją egzystencję. Jego indywidualność nadal istnieje. Podobnie, kiedy my pogrążamy się nawet w blasku Brahmana, my nie tracimy naszej indywidualności. Chociaż to wygląda tak, że my tracimy naszą tożsamość, indywidualność, ale faktycznie tak nie jest. I ponieważ to nie jest faktem, dlatego naszą inną cechą jest Anandamaya Abhyasat. My chcemy szczęścia. Jak Kryszna jest pełen szczęścia, my widzimy, Kryszna zawsze jest zaangażowany w rozrywki. Czy to z chłopcami pasterzami, czy z gopi, czy ze swoim ojcem, matką, czy na polu bitewnym, w walce na Kurukshetra, czy zabijając jakiegoś demona. Ale jego rozrywki są zawsze tam. On nigdy nie jest bezczynny. On nigdy nie jest bezczynny. Dlatego jest powiedziane, on nie ma nic do zrobienia, ale nadal on działa. Akartu znaczy, on nie ma nic do zrobienia. Tutaj, co do nas, my musimy coś robić w świecie materialnym. Mamy przeznaczone. Krishna mówi w Bhagavad Gita, jeśli nie działasz, ty nie możesz utrzymać nawet swojego ciała. Musisz pracować. Dlatego widzicie, wszystkie żywe istoty, w nocy miliony i tryliony żywych istot powstaje, lata i pracuje. Praca nie ma znaczenia. Pracą jest śmierć. Nadal oni działają. Co tu mówić o innych? Ptaki, gołębie, wróble, one pracują. Tutaj, tam. I my również pracujemy. Taka jest natura materialnej egzystencji. Ale Krishna nie ma nic do zrobienia. On nie ma nic do zrobienia. Namam karmani limpanti, namai karma phalespriha. On nie ma. Ale on przychodzi jak ludzka istota, aby nauczyć nas, jak pracować. Jak pracować? To on objaśnia w Bhagavad Gita. Jak pracować i być szczęśliwym? Ale nie pracować, Krishna nigdy. Ani to miejsce nie jest takie,
że ty nie będziesz pracował i wszystko przyjdzie automatycznie. Rzeczy przychodzą automatycznie, ale ty musisz wybrać te rzeczy przez pracę. Taka jest natura. Tak jak masz złotą górę, kopalnię złota pod swoimi stopami, ale ty musisz wziąć to pracując, kopiąc. Nie możesz powiedzieć, teraz mam złotą górę, kopalnię, teraz siądę tutaj. Nie. To nie jest materialna natura. A Krishna nie ma nic do zrobienia. To jest wedyjska instrukcja. To jest kartuch. On nie ma nic do zrobienia. Dlaczego nie ma nic do zrobienia? Teraz? Ponieważ on posiada wiele energii. Tak jak dzisiaj. Przez elektronikę. Osoba siedzi. Widzieliśmy pilota. On siedzi w jednym miejscu. On tylko naciska przycisk. I cały wielki, gigantyczny samolot 747 leci w niebie. Widzimy, że pilot tam siedzi. On nie robi nic. Ale on robi wszystko. Ale elektroniczna aranżacja jest tak doskonała. Ale siedząc w jednym miejscu, on obsługuje wielką, gigantyczną maszynę. Jak to jest możliwe dla małego, materialistycznej osoby? Jak bardzo to jest możliwe dla Kryszny? Chociaż on nie robi czegokolwiek, mimo to on jest Vishvatman. On kontroluje cały wszechświat. Vishvatman. On jest siłą witalną. Vishva. To jest Krishna. My musimy zrozumieć Krishnę. Kunti pomaga nam. Każdy wielbiciel Vaishnava. Oni dobrowolnie podejmują to zajęcie, aby jedynie zadowolić Krishnę. Objaśnić Krishnę, tak Kunti objaśnia, ponieważ jeśli zrozumiemy Krishnę w całości, wtedy jesteśmy wyzwoleni. Dlatego Krishna, Kunti próbuje, że Krishna nie ma nic do zrobienia. Nie myśl, że Krishna pomaga Arjunie na polu bitewnym Kurukshetra, że to jest jego obowiązkiem. To nie jest jego obowiązek. On robi to dobrowolnie, ale on nie ma nic wspólnego z tym. To jest Krishna. On nie ma nic do zrobienia. My jesteśmy zmuszeni działać zgodnie z naszą karmą. Jesteśmy zmuszeni działać. Tutaj my musimy, my jesteśmy zmuszeni przyjąć szczęście i nieszczęście zgodnie z naszym przeznaczeniem. Ty nie możesz tego odrzucić, że ja nie przyjmę tej nieszczęsnej pozycji życia. Ja tylko przyjmę szczęśliwą część. Tego nie możesz zrobić. Ty musisz. Krishna nie jest taki. To jest zrozumienie Kryszny. Dlaczego stoisz? Możesz usiąść. Krishna nie jest taki. Krishna jest akartuch. Atmana. Chociaż on jest siłą witalną wszystkiego. Jeśli tylko zrozumiemy Krishnę, jak objaśnione jest w pismach, czy święte osoby, wielbiciele. Jeśli próbujemy zrozumieć, wtedy staniemy się wyzwoleni. Jak to jest powiedziane? Hmm.
Vidambanam. One są oszałamiające, oszałamiające. Dlatego, jeśli ktoś właściwie zrozumie, wtedy rezultat jest taki, że on zostanie wyzwolony. To znaczy, on otrzyma pełną wiedzę. Wtedy on zrozumie, że Kryszna jest wszystkim. On jest źródłem wszystkiego. To powinno być zrozumiane. On jest witalną siłą całego wszechświata. Cały wszechświat porusza się nie automatycznie, ale pod wyższym kierownictwem Kryszny. Kryszna mówi, pod moim kierownictwem. Kryszna jest aktywny, ale on nie ma nic do zrobienia. To jest acintya, niepojęte. On jest bardzo aktywny, ponieważ on nadzoruje całe czynności wszechświata, ale mimo to on nie ma nic do zrobienia. To jest Kryszna. My musimy to zrozumieć. On widzi, ale achakshu, znaczy, ty możesz powiedzieć, nie widzi. On nie umieszcza swojego wzroku tam, ale mimo to on widzi. Jak to jest? Teraz on może widzieć jakąkolwiek częścią swojego ciała. Tak, zamknę moje oczy, nie mogę widzieć Ciebie. Moje czynności widzenia są zatrzymane. Ale ponieważ, chociaż ja jestem, ja zamknąłem moje oczy, ale moje ręce są tam. Kryszna może widzieć rękoma, paznokciami. To jest Kryszna. To słowo jest użyte, pasyanti. Części ciała Kryszny, jakakolwiek część, on może nią widzieć. Chociaż on może zamknąć swoje oczy, ale ponieważ inne części ciała są otwarte, dlatego on może widzieć. W ten sposób Kryszna jest objaśniony w tak wielu pismach i on objaśnia osobiście. Jeśli jedynie próbujemy zrozumieć konstytucję Kryszny, wtedy zostaniemy wyzwoleni. A jeśli próbujemy zrozumieć, Kryszna pomoże. Kryszna mówi, im więcej słuchamy o Krysznie, tym bardziej stajemy się oczyszczeni. My nie możemy zrozumieć Kryszny, ponieważ nie jesteśmy oczyszczeni. Ale jeśli jedynie słuchasz imienia Kryszny, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, jeśli intonujesz i słuchasz, stanie się oczyszczony. Dlaczego nie powinniśmy tego robić? Przyjąć tą prostą metodę, jak to jest polecane w pismach. Jedynie intonuj Hare Krishna, Hare Krishna 24 godziny. Stanie się doskonały. Dlaczego tracimy tą możliwość? To jest nasze nieszczęście. To jest objaśnione przez Śri Chaitanya Mahaprabhu. Itadrisi tavo kripa bhagavan mamapi. Mój Panie, Ty pokazałeś swoją łaskę tak liberalnie, że imię, intonując Twoje imię, jest wystarczające. To intonowanie imienia. Tam są wszelkie moce w nim. Tam są wszelkie moce.
Jest tak wiele imion, nie tylko jedno imię. Jeśli nie chcesz intonować imienia Kryszny, wtedy również są inne imiona, jakiekolwiek imię. Musi być imię. Harer Nama. Nama. Imię Hari, nie innych. Nie inne. Harer Nama. Wtedy otrzymasz wszelkie moce. I tam nie ma, jak chciałem powiedzieć, nie jest brane pod uwagę, czy będziesz indonował rano, czy wieczorem, czy kiedy jesteś oczyszczony, czy nieoczyszczony. W jakichkolwiek okolicznościach ty możesz intonować. Tam nie ma takich warunków. Krishna jest osiągalny tak łatwo dla ludzi, szczególnie Kalał. W tym wieku Kali nadal my jesteśmy tacy przeciwni, aby intonować święte imię. Dlatego Chaitanya Mahaprabhu rozpacza. Chociaż jesteś taki liberalny i łaskawy dla tej upadłej duszy, mimo to jestem tak nieszczęśliwy, że nie mam chęci, aby intonować to święte imię. To jest nasza pozycja. Opór, psi opór. Ale jeśli to robimy, wtedy oczyścimy się. Dlatego polecenie Chaitanya Mahaprabhu jest czytać Śrimad Bhagavatam. Czy ty osobiście będziesz oczyszczony? Czy bez bycia oczyszczonym ty możesz czytać, intonować? To jest nasza regulacja Vaishnava, obowiązek. Tak wiele jak możliwe powinniśmy czytać Bhagavad Gita i Śrimad Bhagavatam. I jakąkolwiek taką literaturę, Chaitanya Charitamrita, Brahma Samhita. Jedną z nich, czy wszystkie z nich, to nie ma znaczenia. I intonuj 24 godziny Hare Krishna. To jest naszym zajęciem. Dlatego my dajemy tą możliwość każdemu. My zbudowaliśmy ten wielki budynek, czy budujemy więcej i więcej. Dlaczego? Aby dać tą możliwość każdemu. Proszę przyjść tutaj, intonuj, przyłącz się do kirtana Hare Krishna, przyjmij prasadam i zrób co najlepiej możesz, jakikolwiek talent masz, łatwo, nie z wielkim przeciążeniem. Jeśli znasz coś, aby robić, rób to dla Kryszny. Każdy wie, każdy ma jakiś talent. Ten talent powinien być użyty dla Kryszny. A jeśli myślisz, że nie, ja powinienem jedynie intonować. W porządku, intonuj, ale nie śpi w imię intonowania. Nie oszukuj. To oszustwo nie jest dobre. Jeśli myślisz, że możesz intonować jak Haridas Thakur, wtedy jedynie intonuj. My dostarczymy Tobie pożywienie. Nie ma niepokoju. Ale nie próbuj oszukiwać. Ty musisz być zaangażowany. Oczywiście, jeśli możemy intonować 24 godziny, to jest bardzo dobre, ale to nie jest możliwe. My nie jesteśmy tak bardzo zaawansowani. My musimy coś robić dla Kryszny. Ta instytucja, Ruch Świadomości Kryszny, daje możliwość każdemu. I my otwieramy ośrodki na całym świecie dla tego celu, że przyjdź, intonuj mantrę Hare Krishna, słuchaj o Krishnie, Bhagavatam, Bhagavad Gita. Cokolwiek możesz zrobić, rób to dla Kryszny.
Wtedy Twoje życie jest pełnym sukcesem. Dziękuję Wam bardzo. Jaya Śle Prabhupada, Jaya Acharya Deva.